Panie i panowie, przed nami kolejny pojedynek boksu zawodowego na gali Boxing Fight Championship 2 w pięknym mieście Nowe Sącz, na imprezie, którą dla was specjalnie przygotował Jerzy Galara i jego wspaniały zespół współpracowników. To jest walka zakontraktowana na 4 rundy, a w tej walce zmierzą się i zapraszam do ringu, do narożnika niebieskiego, pochodzący ze Słowacji, Rudolf Durica! Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie i przywitajcie go państwo oklaskami, Kacper Salabura! Zresztą syn pana Janusza Gortata. Wielkie brawa dla Roberta Gortata. A tę walkę punktują panowie Piotr Kozłowski, Mirosław Brudzio oraz Dariusz Zwoliński. A my już przychodzimy do kolejnego pojedynku. Kacper Salabura, czyli reprezentant klubu Jerzego Dąbrowy, Golden Team Nowy, przepraszam, Jerzego Galary oczywiście, Golden Team Nowy Sącz. A jego rywalem 40-letni Słowak, Rudolf Durica. Zawodnik, który stoczył 30 walk, jedno zwycięstwo przed czasem, 29 porażek, ale tylko dwie porażki przed czasem, a więc taki naprawdę solidny journeyman z Helpy na Słowacji, 40-latek, tak jak wspomniałem, o pseudonimie Soldier Boy. Zaczynamy runda pierwsza, Salabura, jak i Durica z klasycznej pozycji. No to się nie spodziewamy już nokautu, zresztą ta jedyna porażka przed czasem miała miejsce w ostatniej walce Duricy. Było to w sierpniu tego roku, kiedy przegrał z Danielem Padosem przez TKO. W debiucie na zawodowych ringach zwyciężył ze slotem Gialagiem. Później były walki w różnych krajach z różnymi zawodnikami niepokonanymi, debiutującymi. No naprawdę, z wieloma różnymi. Jeżeli chodzi o jakieś polskie akcenty w jego karierze, to takowych nie mieliśmy. Już widzimy dobry lewy w wykonaniu Salabury. No, zawodnik, który debiutuje na zawodowym ringu. Sporo walk amatorskich w boksie olimpijskim. Wielokrotny reprezentant, uczestnik, przepraszam, oczywiście mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. No i zobaczymy tak naprawdę, czy będzie drugim pięściarzem, który zastopuje Duricę. Dobry prawy teraz nad uchem w wykonaniu Salabury. Durica jednak rusza swoimi ciosami. To jest 40-latek, to jest stary lis, on wie jak w ringu przetrwać, jak nie dać sobie zrobić krzywdy, niczym nasz Rafał Jackiewicz. Widzimy skoncentrowany teraz Słowak, nie rzuca się, nie jest w żaden sposób zbytnio chaotyczny, no i ma dobrą technikę, co by o nim nie powiedzieć. Świetne teraz uniki w wykonaniu Durice. No nie wypadł srosę spod ogona Słowak. No i to też dobra walka jak na debiut dla Kacpra Salabury. Teraz świetnie prawym przymierzył Salabura. Jeszcze jeden prawy w wykonaniu podopiecznego Jurka Galary. Znów rusza do przodu Rudolf Durica. Świetny teraz ten podwrótkowy, zmieścił tam ten cios reprezentant Słowacji.
Doskonała kontra prawym, ale odpowiada teraz Starabuła. Starabuła dobrze ruszyły do przodu. No szkoda, że tam nie przycisnął Kacper. I kolejne ciosy Salabury na korpus. Jeszcze poprawia ciosem na górę, jednak nie sprawia to żadnego wrażenia. Nie wywiera to na Rudolfie Durice, który teraz rusza do przodu sam. Uderza na korpus. Jeszcze próba ciosów podbródkowych. I odpowiada tym samym Salabura. 10 sekund do końca rundy pierwszej. Świetny jeszcze lewy w końcówce Kacpra. I koniec rundy pierwszej starcia pomiędzy Kacprem Salaburą i Rudolfem Duricą. Starcia polsko-słowackiego na gali Boxing Fight Championship 2. I rozpoczynamy runda druga starcia polsko-słowackiego. Daniel Salabura, Kacper Salabura oczywiście, narożnik czerwony, jego rywal Rudolf Durica, narożnik niebieski. No i zaczęło się od fajerwerków w tej drugiej rundzie. Jest to walka zaplanowana na 4 rundy, rusza znów do przodu. Durica odpowiada swoimi mocnymi ciosami Salabura. Znów próba klinczu, walka w bliskim dystansie. Teraz dobry prawy Salabury. Ale cały czas tutaj wywiera presję na przeciwniku Rudolf Durica. No to jest weteran, widzimy teraz, uwiesił się na Kacprze, złapał gdzieś podchwyt zapaśniczy i atakuje korpus reprezentanta klubu z Nowego Sącza. No trudna przeprawa, nie spodziewał się chyba aż tak trudnego rywala. Salabura teraz trafił Durice, Durice przytomnie jednak klinczuje, ucieka. Nie daje sędziemu pretekstu do liczenia. No to jest stary lis rekord. Jedna wygrana, 29 porażek. Nie jest może najlepsze, ale tylko jedna porażka przed czasem, więc on tutaj naprawdę solidny journeyman, zawodnik, który jest doskonałym testerem dla młodych fighterów. Teraz przymierzył się lewym i prawym, ale ten podbródkowy nietrafiony. Znów clinch, urywa kolejne cenne sekundy Rudolf Durica. No to ciosy w tył głowy chyba może reklamować Kacper Salaburu, ale sędzia Robert Gortat zwraca jednak uwagę Durice, że to już nie bijemy, panie Słowaku. Dobra akcja, lewy, prawy, ale od razu klinczuje tutaj, skraca dystans Rudolica. Jeszcze świetne wyjście lewym sierpem w wykonaniu Kacpra Salabury. O, sporo tych przypychanek, takiej nieczystej walki w drugiej rundzie nam się zaczęło. Urywa sekundy Durica, Salabura teraz doskonale wystrzelił prawym Polak. Jeszcze kilka mocnych ciosów na korpus i kombinacja na górę w wykonaniu podopiecznego Jurka Galary. Znów mamy dystans. Zobaczmy, co wymyśli Salabura. No, może tutaj pokusić się o bycie drugim zawodnikiem, który zastopuje Rudolfa Durice. No i ten stary lis, widzimy, spokojnie czeka, zastawia pułapkę na Polaka, ale Polak na szczęście nie daje się w nią złapać. 10 sekund do końca rundy numer 2. I koniec drugiej rundy. Minuta przerwy i za chwilę rozpoczynamy starcie numer 3 z zaplanowanych 4 rund tego pojedynku. Zobaczmy.
Rozpoczynamy runda trzecia starcia nowosądeckiego zawodnika, debiutanta na zawodowym ringu Kacpra Salabury i słowackiego weterana Ludolfa Durice. Durica narożnik niebieski, Salabura narożnik czerwony. I jak na razie tutaj Polak wydaje się mieć pod kontrolą ten pojedynek. Natomiast Durica, tak jak wspomniałem, na rekord 1,29, 28 porażek przez decyzję. Teraz rusza Salabura, jakby chciał koniecznie skończyć się przeciwnika, ale tutaj 28 z 30 rywali nie było w stanie tego zrobić. Więc no, Polak byłby dopiero drugim fighterem, który mógłby skończyć Słowaka. Teraz chwila nieuwagi Kacpra kosztowała go przyjęcie dwóch krótkich ciosów. No to jest to doświadczenie, o którym mówimy. No, tych rund, jakie Durica spędził w ringu, no nie da się zamienić na nic. No właśnie dzięki temu doświadczeniu jest w stanie zadawać te krótkie ciosy, czy te ciosy na odejściu, klinczować, przetrwać, nawet jak dostanie mocny cios Słowak. Teraz zasłonił się Salabura, próbując wciągnąć na jakąś kontrę Durice, ale nie powiodła się ta sztuka reprezentantowi Słowacji. Rusza Salabura, rozpuszcza ręce nieco Polak. Widać, że zaczął oszczędzać siły podopieczny Jerzego Galary, ale to cały czas on jest zawodnikiem, który trafia częściej, który trafia mocniej, który trafia po prostu celnie. I teraz kolejna kombinacja reprezentanta Golden Team, Nowy Sącz. Ale teraz doskonale te prawy proste bity na drugie tempo w wykonaniu Salabury doszedł do celu. I po raz kolejny klinczuje, a w tym klinczu nęka naszego zawodnika Rudolf Durica. Świetny teraz lewy Salabury doszedł do celu. No zobaczmy na tego słowackiego weterana. Żadnych śladów walki jeszcze. Widać, że potrafi te ciosy amortyzować. Lekkie zaczerwienienia, ale żadnych zadrapań. No, co by nie powiedzieć. No to ja jestem pod ogromnym wrażeniem Rudolfa Durice. Naprawdę inteligentny zawodnik. Na pewno fan boksu, bo jeździ, rywalizuje, no ale przede wszystkim wie, jak boksować, żeby nie dać sobie zrobić krzywdy. Teraz przyparł Polaka Durica na moment Dolina, ale pięknie wychodzi prawym i jeszcze jednym prawym Kacper Salabura, jeszcze jeden prawy. No ta prawa ręka chodzi jak w zegarku u nowosądeckiego zawodnika. 10 sekund do końca rundy trzeciej, jeszcze lewym poprawia w końcówce prawym jeszcze Kacper Salabura, dając znak sędziom, że to on jest osobą dominującą w tym pojedynku. No i za już niecałą minutę rozpoczniemy czwartą, ostatnią rundę pojedynku zawodowego pomiędzy Kacprem Salaburą, tym panem właśnie odpoczywającym teraz między rundami, i Rudolfem Duricą ze Słowacji. No, rozciągnął się teraz na linach Rudolf Durica niczym zawodnik Muay Thai. Widzimy, też ruszył mocno do przodu Słowak. No, na Słowacji, jeżeli chodzi o te sporty kopano-uderzane, to jest dość popularna dyscyplina. Teraz piękne dwa prawe Salabury. Znów na początku rundy trafia Polak. Jeszcze prawe i lewe teraz w wykonaniu Polaka. Dochodzą celu, odpycha rywala. Ale Durica tutaj już pokazał, że nie jest zawodnikiem łatwym do skończenia. I w tej walce tylko to udowodnił, że jeżeli chodzi o zdobywanie rund, zdobywanie doświadczenia, to jest idealny pięściarz do tego, żeby przyjeżdżać i dawać takie rundy młodym pięściarzom. Właśnie takim młodym jak Kacper Salabura, który
w dniu dzisiejszym spotyka się z nim w ringu. Kolejna ta sztuczka z klinczowaniem, z przytrzymywaniem, której tak naprawdę no nie widać. No to jest bardzo ciasny półdystans, nie łapie gdzieś rywala Durica, tylko rozpuszcza, otwiera te ręce nawet zawodnik ze Słowacji. Jeszcze raz ruszcza po swoje Salabura, próbując skończyć, no za wszelką cenę próbując skończyć. No zawsze to 1-0 wygląda lepiej, jeżeli też po stronie nokautów jest ta jedynka. Ale zadanie przed nim naprawdę trudne, bowiem dopiero jeden zawodnik z tych wszystkich 30, z którymi do tej pory mierzył się Durica, potrafił go zastopować. Teraz piękny prawy i jeszcze jeden Kacpra Salabury w obowiązkowych opałach. Rudolf Durica, ale no przydomnie klinczuje, przytrzymuje zawodnik ze Słowacji, urywając kolejne sekundy. No teraz trochę zapasów zrobiło nam się w ringu. Salabura, widzimy, rusza wściekłość w oczach, niczym w oczach jednej z posłanek naszego Sejmu, która swego czasu też miała pewne żywiątka w źrenicach. Jeszcze raz bardzo mocno Salabura atakuje korpus, próba prawego na górę. No i zobaczmy ostatnie sekundy rundy czwartej, ostatniej rundy pojedynku Kacpra Salabury i Rudolfa Durice. Piękny prawy jeszcze raz na odejściu. No ten prawy tutaj zrobił naprawdę dużo pracy u Kacpra Salabury. Prawy krzyżowy to jest ta broń, która najjaśniej świeciła, najczęściej trafiała dla naszego zawodnika. Ostatnie sekundy już gong oznajmi nam, że ta walka dobiegła końca. Za chwilę werdykt, który wydaje się być tylko jeden, no chyba wszystkie rundy zwyciężone przez Kacpra Salabura, więc debiutujący dzisiaj na ringu zawodowym Salabura z Nowego Sącza powinien dopisać pierwsze zawodowe zwycięstwo. Za chwilę werdykt i krótka rozmowa z naszym zawodnikiem. Panie i panowie sędziowie punktowi orzekli, sędzia Mirosław Bruzio 40-37, sędziowie Piotr Kozłowski oraz Dariusz Zwoliński 40-36, jednogłośnie na punkty zwycięża i zapisuje zawodową wygraną na swoim koncie Kacper Salabura! Podopieczny trenera Jerzego Galary, człowieka, który przygotował kolejny raz wspaniały bokserski spektakl.